dobry, kochani. Jak możecie zobaczyć, przychodzę do Was z holem zakupowym. Są to zakupy spożywcze. Byłam w sklepie z europejską żywnością i udało mi się kupić troszkę polskich rzeczy. Ale zacznę może od tego, że kupiłam sobie taką palmę na Wielkanoc. Jest bardzo duża. Naprawdę jest duża. Wiem, że jest sztuczna, no ale ja tutaj innej raczej nie dostanę, a chciałabym iść w święta do kościoła po prostu ją poświęcić. Zapłaciłam za nią 3,99, czyli prawie 4 funty, no to jest około 20 zł. Kupiłam też taki malutki koszyczek, nie wiem czy będzie na święconkę, czy nie kupię czegoś innego, no ale choćby nawet to będzie do ozdoby. Kosztował 2,29. Co ja jeszcze kupiłam? Kupiłam trochę herbat, bo ja uwielbiam herbaty. Kupiłam taką hibiskusową, truskawkową z malwy. I powiem Wam, po ile te herbaty były. Truskawkowa była za 99 pensów, czyli funta, około piątki. Ta, jak ona się nazywa? Hibiskusowa kosztowała 79 pensów. Kupiłam jeszcze, tak jakby mi się czasem zachciało, orężadę Helena, ale zobaczcie. Ona jest jeszcze z Mikołajem, także świąteczna, a nawet nie sprawdziłam terminu. Dobra, jest do października, więc okej. Okay. Biała orężadka. Czerwona orężada. A orężady kosztowały funta 29 za sztukę. Kupiłam też kapurę. Będą gołąbki na dniach. Kapustka kosztowała, słuchajcie, niedużo, bo 39 pensów za kilogram, no to za całą zapłaciłam ile? Tutaj miała ponad 3 kilo, funta 22. Takie daktyle? Nie wiem, czy dobrze mówię, ale chyba tak. Nie, chyba źle mówię. Jak to się nazywa? No mniejsza o to. 69 pensów. Teraz pójdzie coś niezdrowego. No, ale cóż, czasem się przydaje, tutaj nigdzie tego nie ma. Kostkę mięsną z winiar. No, czasem do jakiegoś mięska, do sosu się przyda. Kupiłam kilka takich opakowań, 3. I one kosztowały po 99 pensów, czyli po funcie, no piątka. Taki bulion na żeberkach. Też uznałam, że może mi się przydać. Teraz druga siata. Trochę poszeleszczę. Przepraszam. Z Wifona takie gorące kubki. Pierwszy raz je widziałam w takich kubkach, te zupki. Kupiłam 2. Czasem na zachciankę przed tymi dniami, że tak powiem Wam. I one były po 79 pensów, po 80 pensów. Ops. Żurek z Krakusa. To tak czasem na szybko, jakby się zachciało. On kosztował... ile on kosztował? Kurczę, nie widzę. Czy już by był gratis? A nie, jest. Funta 39, funta 40. Wydaje mi się, że w Polsce on był droższy. No chyba, że coś się zmieniło. Kupiłam jeszcze tymbarki, bo ja bardzo lubię. Pomalutku, Monika. Jabłko mięta. 2. Nie. Ups. 3. Następne są... jabłko, limonka, kaktus. Też kupiłam je 3.
Tak mi się wydaje, że trzy. Być może są jeszcze w innej siatce. Jabłka arbuz. To jest mój ulubiony smak. Też dwie sztuki wzięłam. I jabłko brzoskwinia. To sobie wybrał Rafał, ja go nie lubię. A nie, przepraszam, te mam cztery. I ostatnia już siata. Przepnę sobie ją tu bliżej. Znowu Helena. Dwa razy. Niezdrowo, ale czasem można. I ona też kosztowała funta 29. Kolejna herbatka. Czarna porzeczka z Malwy. Kosztowała 99 pensów, funta. Następnie z Malwy też pokrzywa z gruszką. Nie wiem, czy ona tyle samo. Tak, też 79 pensów. Taką zupę w proszku ogonową, bo ja jej nigdy nie kupowałam. Nie wiem, jak smakuje. Spróbujemy. I ta zupka kosztowała też 79 pensów. Jejku, większość rzeczy jest po 79 pensów. Musi mi tu uciekać. Ketchup pikantny z Kotlina. Tu jest aż 950 gram. U nas ketchup idzie jak woda. Ketchup kosztował funta 79. Też mi się wydaje, że bardzo tanio. No i jeszcze trochę tych niezdrowych rzeczy. Trzy takie zupki krabowe. One były po 49 pensów. Po 2,50 na polskie. Dilmach El Grey. Ona kosztowała funta 50. Jeszcze jeden ten bulion na żeberkach. No mówię, to ma długie daty. A no może się przydać. I ostatnimi rzeczami są maseczki, słuchajcie, z ziai. Dostałam, aż byłam w szoku. I kupiłam tak, oczyszczającą taką, z glinką. Nawilżającą, też z glinką. Ta jest z zieloną, a tamta była z szarą. Oraz dotleniającą, z czerwoną glinką. I one kosztowały po 49 pensów. Także no śmieszne pieniądze, tak jak mówię. I na powrocie, nie chcę hałasować, zahaczyliśmy jeszcze o taki hinduski, turecki sklep, nie wiem, czy on jest hinduski, czy turecki. Kupiłam w nim dwie fajne duże krewetki. 300 gram ich tutaj jest, kosztowały 6 funtów. Wodę kokosową, nigdy nie piłam. Nawet raz w życiu. Ona chyba kosztowała coś koło 2 funtów. I taki miks. To się nazywa Bombay Mix. Jego można tylko właśnie w tych takich. No chyba tureckie to są sklepy. Albo hinduskie, jejku, no nie wiem. Je można tylko tam dostać. Kosztowało 99 pensów. To jest bardzo ostre, ale pyszne jest. I co? I to by na tyle. A, jeszcze ostatnio w tym hinduskim sklepie kupiłam ocet jabłkowy, wiecie? Wydaje mi się, nie wiem, ja ciężko jest tutaj spotkać w sklepach, albo ja po prostu nie potrafię go znaleźć, a tam trafiłam za czwóraka, no 3,99. Tu już trochę żeśmy go zużyli. No i tak, to by było na wszystko z tych moich zakupów. Nie było ich tym razem zbyt wiele. Ale większe zakupy planuję za kilka dni. Także to są tylko takie rzeczy, których ja tutaj w marketach nie mogę dostać. A jedynie w polskim sklepie. No ale jeszcze i tak będę chciała do polskiego sklepu podjechać przed świętami. Bo tam kupię ser na ciasto na święta. Mak chciałam kupić. No troszeczkę rzeczy tam mogę pokupować takich, które tutaj nie dostanę. Także oto są moje zakupy. Dzisiejsza.
Gdy Was może interesowało, to za te wszystkie zakupy w sklepie z taką europejską żywnością zapłaciłam no prawie 35 funtów.